Uśmiech do telewizji. Dzień dobry. Jedziemy we dwóch, bo nikomu się nie chciało, lenie. Ale ja mam jeszcze tylko dwa dni, więc się mogę trochę sponiewierać. To Wojtek ma tydzień, się też może sponiewierać. Nie zostaje, też się mogę sponiewierać. Dokładnie. Lepiej się sponiewierać w plus 35 niż minus 15. No co? Ładnie tu, nie? Zestaw podróżnika. Cola, woda i Fanta. I portfel. Najlepszy portfel, jaki można mieć. Wojtek widzę podobnie. Cola, cola i woda. Znowu się przewalicie, że kolę piję? Trochę grzeje. Ale jedziemy według trasy. Nie jest źle. Gdzieś dojedziemy. Ale tej gumy to już nie mogliśmy złapać w jakimś innym miejscu. Psy nas tylko obserwują. Ciekawe, czy te psiaki są dzikie, czy rzeczywiście z kimś mieszkają tutaj. Tak wcześnie. Wyjeżdżamy o 7. Jest jakieś za 20. Najfajniejsze w jazdach w podziwnych wioskach jest poznawanie okolicznych mieszkańców. Nic sobie z tego nie robi. Nikt nie chciał z nami jechać za dłuższą trasę, więc jedziemy we trójkę. Dojechaliśmy prawie do Pangna. Byliśmy tu już wcześniej. A dzisiaj nawet szybko idzie. Skończyliśmy z Pangna, naładowaliśmy baterie, zalaliśmy do baku i możemy jechać. Here you go straight. Przejechaliśmy 180. Bardzo fajnie. Na luzie. Dobrze jestem naładowany przed kilkoma dniami beztreningowymi. You want my coke? Huh? You want my coke? No, I'm good.
I had enough for today, I think. Yeah, I don't need it anymore. Dojechałem do domu. 190 km na ostatnią jazdę w Tajlandii i trochę padam na ryło, bo wczoraj było 170, dzisiaj 190, wystarczy mi. Nie będę miał wyrzutu sumienia, że nie potrenuję przez najbliższe kilka dni, bo trzeba jednak przejechać do Nowej Zelandii i są przecież święta. Teraz sobie porozmawiamy ostatnim dniu w Tajlandii, a teraz idę pod prysznic. Miałem nagrać podsumowanie treningu w Tajlandii i tych ostatnich 3 miesięcy, ale zrobię to, jak dojadę do Nowej Zelandii, już na miejsce na HT, bo jestem dzisiaj padnięty na rej, a muszę się spakować, bo nie zrobiłem jeszcze nic. W ogóle zapomniałem, że pranie miałem zrobić, a jutro wyjeżdżam o drugiej. Tak więc idę zrobić pranie, idę zjem jakąś kolację, przyjdę do domu i będę się pakował. No, tak zrobimy. Pogadamy jutro. Okej, okay, sorry, ale jestem przetrzymany. To jest 180 km średnio, codziennie, przez 2 dni to już trochę wymontowało, więc... Jest 6 godzina, nie mam za wiele czasu, więc... No, tyle. Hej.